Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Czwarta odsłona indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Grand Prix Szwecji, przypomnę, trzy pierwsze turnieje odbyły się w Polsce, w Austrii i w Niemczech. W Szwecji w Linköping rywalizuje 16 najlepszych żużlowców. Gorąca atmosfera na trybunach, komplet publiczności, około 10 tysięcy sympatyków Speedwaya stawiło się w małym miasteczku szwedzkim, aby podziwiać swoich ulubieńców w walce o kolejne punkty w Mistrzostwach Świata. Przypomnę klasyfikację po trzech turniejach. Prowadzi Hans Nielsen, znakomity Duńczyk, profesor żużla, jak określają świetnego zawodnika duńskiego, 53 punkty. Drugie miejsce Tony Rickardsson, trzecie miejsce Henrik Gustafsson, obaj Szwecja. Rickardsson zgromadził w trzech turniejach 45 punktów, a Gustafsson punktów 42. Tomasz Golob, który również w Linköping startował, 38 punktów, siódme miejsce. A to już wyścig pierwszy. Tony Rickardsson, kask niebieski, Mikael Karlsson, czerwony, obaj Szwecja, Craig Boyce, żółty, Australia i Mervyn Cox, Anglia. Znakomity start Craiga Boyce'a, ale atakuje go z numerem 1. Faworyt gospodarzy Tony Rickardsson i mija go po wewnętrznej stronie łuku. Bardzo silny motocykl. Gospodarze przygotowali trudny tor pod swoich zawodników. Płytko zbronowany, ale zdradliwy. Nie wszyscy zawodnicy w czasie dzisiejszego turnieju potrafili sobie z nawierzchnią tego toru poradzić. Pierwszy wyścig niezagrożony prowadzi Tony Rickardsson. Za nim Craig Boyce w kasku żółtym, Australijczyk. Trzecie miejsce zajmuje Mikael Karlsson, kask czerwony, i na końcu stawki Mervyn Cox, Anglik, który jeździ z niemiecką licencją. I w takiej kolejności żużlowcy kończą pierwszy bieg. Zwycięstwo Tony Rickardsson, 3 punkty, Craig Boyce, Australijczyk, 2 punkty, Mikael Karlsson, Szwed, 1 punkt i bez punktu Mervyn Cox. W wyścigu drugim, którego nie pokazujemy, zwyciężył Greg Hancock przed samym Ermolenko, a to już przygotowanie do wyścigu trzeciego, w którym wystąpią Hans Nielsen w kasku żółtym, Tommy Knudsen w kasku niebieskim, to oczywiście obaj Duńczycy, Henka Gustafsson, Szwed w kasku czerwonym i Merv Loran, Anglii, w kasku biały. W pierwszym wyścigu świetna postawa Tony Rickardssona, faworyta gospodarzy, ale obserwatorzy Grand Prix dotychczasowych zgodnie uważają, że najlepszym zawodnikiem z pewnością Hans Nielsen. Znakomita postawa w poprzednich trzech eliminacjach. W pierwszej, przypomnę, rewelacyjny Duńczyk zdobył 18 punktów. W tej eliminacji w Polsce, we Wrocławiu, wygrał Tomasz Golob, komplet 20 punktów. Potem Tomek startował trochę gorzej, 12 punktów i 6, w sumie 38. Siódma pozycja, a Hans Nielsen w pierwszym Grand Prix 18, w drugim 17 i 18 w Grand Prix, w zawodach o Grand Prix Niemiec. Tommy Knudsen, kask niebieski, Hans Nielsen żółty, Henrik Gustafsson czerwony i Merv Loram w kasku białym. Zawodnicy ustawiają się na linii startu. Nielsen, Loram, Knudsen i Gustafsson szukają najbardziej dogodnego miejsca do startu. Nie wszyscy potrafili jeździć na tym torze. Część zawodników, która wcześniej rozpoczęła treningi, wybierała wewnętrzną część toru. I zazwyczaj ci, którzy właśnie wewnętrzną częścią toru jeździli, wygrywali. Bardzo trudno było wygrać wyścig jadąc zewnętrzną częścią toru, która była dosyć miękka. I uwaga, znakomity start. Prowadzi w kasku białym Merv Loram, ale tylko przez chwilę. Hans Nielsen
Na razie na miejscu drugim, a prowadzi Tommy Knudsen. Tommy Knudsen, Hans Nielsen, Henka Gustafsson i Loram w kasku białym na czwartym miejscu. To niespodzianka. Tommy Knudsen przed Hansem Nielsenem. Obaj Duńczycy, obaj znają się znakomicie. Duża przewaga Knudsena. Ostatnie okrążenie. Knudsen przed Nielsenem. Trzecie miejsce Gustafsson. Tu na naszych ekranach Hans Nielsen. A czwarty Loram. A jednak. Pierwszy Hans Nielsen, drugi Tommy Knudsen, trzeci Henrik Gustafsson i na czwartym miejscu Loram bez punktów. A więc trzy punkty Knudsen, dwa Nielsen, jeden Gustafsson. I jeszcze raz powtórzenie startu. Znakomicie Knudsen. Obok niego Nielsen próbuje po wewnętrznej, ale trudno było i na moment zakopał się, troszkę go postawiło, stracił dystans do Knudsena. Ale znakomicie przygotowany motocykl Duńczyka pozwolił mu odrobić straty. Speedway przeżywa rozkwit. Bardzo interesująca nowa formuła wprowadzona przez Światową Federację walki o tytuł najlepszego żużlowca świata. 6 turniejów, bardzo trudnych 6 turniejów. Duża rywalizacja 16 żużlowców. Bardzo ważne jest, aby po ostatnim turnieju być w pierwszej ósemce. Ta ósemka ma zagwarantowany start w przyszłorocznej edycji, a pozostali będą walczyli w tak zwanych challenge'ach o prawo startu w głównych turniejach klasy Grand Prix. A to już przygotowania do czwartego wyścigu. Wystąpią w nim Tomasz Golob, jego pierwszy start na torze w Linköping, a także Peter Karlsson w kasku niebieskim. Oto właśnie Peter Karlsson, młodszy z braci Karlssonów. Starszy jest Mikael, również startuje w Linköping. Andy Smith i Chris Lewis. Andy Smith i Chris Lewis to dwaj Anglicy. Peter Karlsson Szwed i oczywiście nasz Tomasz Golob w kasku czerwonym. Zobaczymy, jak Tomek wypadnie w tym pierwszym starcie. Nie był zadowolony z wyniku w Austrii i w Niemczech. Wszyscy myśleli, że po znakomitym starcie we Wrocławiu, gdzie wygrał w pięknym stylu, zdobył komplet 20 punktów, Tomek będzie się również liczył w następnych turniejach Grand Prix, ale poszło mu troszkę gorzej. Choć siódme miejsce, 38 punktów do tej pory, to niezły rezultat. Kontakt z czołówką. Przypomnę, że prowadzący ma 53 punkty, Nielsen. A piąty na przykład Mark Loram, Brytyjczyk, ma punktów 40, a więc niewielka strata do tych żużlowców, którzy są na czele tej klasyfikacji. Ale pierwszy start. Czwarty wyścig. Zobaczymy, jak bardzo ważny. Zobaczymy, jak Tomek sobie poradzi. Teoretycznie najlepsza pozycja startowa dla Tomka. Ale rywali mocnych. W tej szesnastce słabych żużlowców nie ma. I walczyć o każdy punkt trzeba dać z siebie wszystko, być maksymalnie skoncentrowany. Mamy nadzieję, że maszyna Tomka Jawa świetnie przygotowana. No i zobaczymy. Bardzo dobry start Tomka. Świetnie. Golob prowadzi. Prowadzi Tomasz, ale atakuje go. Mocno go atakuje Karlsson. Tomek nie daje się. Skrócił po wewnętrznej, nie dał przejść, nie dał miejsca, aby Karlsson przeszedł na pierwsze miejsce. Tutaj troszkę za szeroko wyniosło
naszego żużlowca. Carlson ma strasznie mocny motocykl, świetnie przygotowany silnik Szweda, ale na razie Tomek dobrze. Tutaj troszkę za szeroko i Carlson chyba go wyprzedzi. A jednak Carlson, ale Tomek próbuje jeszcze po wewnętrznej. Ależ pasjonująca walka w tym wyścigu. Carlson prowadzi przed Tomkiem. I tutaj popełnił błąd, podobnie jak Tomek na poprzednim okrążeniu. Ostatnie okrążenie. Tutaj troszkę węziej powinien, bliżej wewnętrznej. Ale przewaga naszego zawodnika i znowu wynosi niepotrzebnie Tomka, ale chyba utrzyma pierwsze miejsce, tak. A więc zwycięstwo w pierwszym wyścigu. Bardzo ważne, 3 punkty. Drugie miejsce Carlson, Peter Carlson, Szwecja. Trzeci Chris Lewis, Anglia. I bez punktu Andy Smith. Tomasz Golob. Bardzo ważny początek, aby tak dalej. Bardzo obawiał się tego startu. Od niedawna jeździ na silniku Jawy. Jak trudno jest przygotować motocykl. To brawurowa akcja Tomka, który za chwilę będzie atakował po wewnętrznej Carlsona. Carlsona postawiło troszeczkę. I to wykorzystał, stracił szybkość i to wykorzystał Tomek. Przytrzymał mocniej, przytrzymał dłużej gaz i wyprzedził rywal. Bardzo ładna akcja naszego żużlowca. Bardzo ważne 3 punkty. Tutaj Tomek miał, w tym miejscu miał kłopoty. W tym miejscu wyprzedził. Jednak Carlsona, który również popełnił błąd, zbyt szeroko wjechał bóg przed prostą, wyniosło go, no i stracił pierwszą lokatę na rzecz naszego reprezentanta. A to już wyścig 6, w wyścigu 5, którego nie pokazujemy, zwyciężył Loram przed Michaelem Carlsonem. A w wyścigu 6 wystąpią Sam Ermolenko, Tony Rickardson, Gustafsson i Peter Carlsson. Tony Rickardson w kasku białym, Peter Carlsson w czerwonym, Henryk Gustafsson w niebieskim i Sam Ermolenko w żółtym. Niezwykle ważny moment w wyścigu żużlowym to oczywiście start. Aby najlepiej wystartować, trzeba wybrać jak najlepsze miejsce na starcie. Przygotować sobie. Dlatego tak długo trwają przygotowania do startu przed każdym biegiem. Ale wszyscy już ustawieni. Zachowane pozycje. I poszli. Świetny start Gustafsona, ale już zupełnie inna kolejność. Prowadzi sam Ermolenko. Atakuje po wewnętrznej Tony Rickardson i Tony Rickardson jest za Ermolenko. Ermolenko za szeroko i Rickardson prowadzi. Tony Rickardson. Dalej Peter Carlsson. Gustafsson. Jakieś problemy, zakopał się Ermolenko. I Tony Rickardson na prowadzeniu, za nim Peter Carlsson, na trzecim miejscu Henryk Gustafsson. Znakomicie zaczął sam Ermolenko, ale zbyt szeroko pojechał i bez szans, aby odnieść w tym wyścigu sukces. Tony Rickardson pierwszy. Chyba dowiezie 3 punkty do mety. Tony Rickardson, Peter Carlsson i na trzecim miejscu Henryk Gustafsson. 3 pierwszych Szwedów. Sam Ermolenko bez punktów. A więc potwierdza się opinia, że Tony Rickardson znakomicie przygotował się do 4. eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix Szwecji na świetnie sobie znanym torze. Znakomity start z zewnętrznego toru Ermolenki. Rewelacyjnie wystartował Amerykanin. Za nim Gustafsson, którego atakuje Carlsson.
Dopiero na czwartym miejscu był Tony Rickardson, ale proszę popatrzeć, jak po zewnętrznej fenomenalnie Szwed przyspiesza. Tu już wyprzedza swoich rodaków, jeszcze prowadzi Ermolenko, ale Rickardson po wewnętrznej, mistrzowski manewr Szweda, przytrzymał dłużej gaz i znakomite odejście, nie dał najmniejszych szans Ermolence. A to już wyścig szósty. Tommy Knudsen w kasku czerwonym, Greg Hancock w kasku białym, Marvin Cox w żółtym i nasz Tomasz Golow w kasku niebieskim. To siódmy wyścig. Polak, przypomnę, w wyścigu czwartym zajął pierwsze miejsce, zdobył komplet 3 punktów. No ale tu ma rywali znakomitych. Przede wszystkim Tommy Knudsen, znakomity Duńczyk. Polak, przypomnę, w kasku niebieskim. Kask żółty to Marvin Cox, Greg Hancock, USA, kask biały, Tommy Knudsen czerwony. Jak wystartuje Tomasz? Kasku niebieskim na razie na drugim miejscu, nieźle, ale za szeroko, choć utrzymuje jednak drugą pozycję, nie, idzie szeroko. No i postawiło Tomka niepotrzebnie, bardzo głęboko po zewnętrznej, zatrzymało motocykl Polaka i Tomasz na czwartym miejscu, a prowadzi Tommy Knudsen przed Gregiem Hancockiem. Na trzecim miejscu Marvin Cox. Polak daleko, ma stratę blisko pół okrążenia. No w tym wyścigu się chyba już nic nie zmieni. Knudsen też szeroko, ale duża przewaga. Ostatnie okrążenie, Knudsen przed Hancockiem i Coxem. Szkoda. Szkoda, bo była szansa, był na drugim miejscu, pojechał zbyt jednak, popełnił błąd na wewnętrzną, na zewnętrzną część toru, wyniosło Tomka. Teraz Tomek zmierza do mety ambitnie, ale w tym wyścigu bez punktu. No, zobaczymy zaraz, jak to wyglądało. Powtórce, zwycięstwo Knudsena przed Hancockiem i Coxem. W niebieskim kasku Tomasz Golow próbuje po zewnętrznej, tutaj Polaka stawia, traci moc kompletnie, Polak przewraca się i traci oczywiście szansę. Jeszcze raz ta sama akcja. Postawiło poprzek toru Tomka, nie utrzymał równowagi, przewrócił się i stracił szansę na odniesienie sukcesu w tym wyścigu. I sytuacja po 8 wyścigach prowadzi Tony Rickardson przed Tommy Knudsenem, Hansem Nielsenem, a Tomasz Golow z 3 punktami na 8 pozycji. A teraz Andrzej Mielcarek. Witamy Państwa z Linköping. Udało się wreszcie zlikwidować tę awarię w Sztokholmie i wiem, że mój głos będzie do Państwa docierał. A łączymy się akurat na najpoważniejszy egzamin Tomasza Golowa w tych zawodach jak do tej pory. Wyścig 10. No cóż tu powiedzieć, skład mówi sam za siebie. Kask czerwony Hans Nielsen, do tej pory 5 punktów. Obok pechowiec, ale jakżeż groźny przecież, Amerykanin Bill Hamill w kasku niebieskim. Tomek Golow, kask biały i Tony Rickardson, 2 zwycięstwa do tej pory w kasku żółtym. Zwycięstwo w pierwszym wyścigu Tomka Golowa, później ten pechowy upadek, kiedy nieco za szeroko pojechał i zakopał się w tej luźnej warstwie pod bandą. Jak będzie teraz? Tomasz Golow, dobry start Tomka, ale najlepszy oczywiście profesora Hansa Nielsena. Tomek zamknięty na 4. pozycji. Ten 10. wyścig pomału staje się no, taką zmorą Tomasza Golowa, jego 3. start. A tymczasem defekt chyba Nielsena. Nie, zakopało go zupełnie pod bandą. Próbował powtórzyć swój wariant jazdy z treningów. Tomek Golow z kolei także szaleje. Gdzieś pod bandą. Teraz króciuteńko przy krawężniku, bo widzi, że Hans Nielsen ma kłopoty. Ale także na silnik swojej jawy zaczął spoglądać Tomasz Golow. Tymczasem Rickardson daleko z przodu. Drugi Hamill. Bardzo się stawka już rozciągnęła. Kilkunastometrowe różnice. Szwedzi stoją na trybunach. Jeszcze jedno okrążenie Tony'ego Rickardsona. Był niesłychanie zdenerwowany przed zawodami. Wypraszał fotoreporterów ze swojego boksu. Nie chciał się z nikim widzieć na mniej więcej 40 minut przed prezentacją.
A oto kolejne, trzecie zwycięstwo Rickardsona. Bieg, można by powiedzieć, właściwie bez historii, gdyby nie ten błąd Hansa Nielsena. Zapewne za chwilę pokaże to Państwu duńska telewizja. A Rickardson, no cóż, w takim właśnie wspaniałym humorze wtedy, kiedy mu wszystko wychodzi. Bo kiedy zaczyna mieć kłopoty, to wtedy ryzykuje nadmiernie, tak jak to widzieliśmy i we Wrocławiu, i w Abensbergu. Tutaj Nielsen z przodu wydaje się, jakby troszkę miał kłopoty z silnikiem, jakby mu za mocno odkręcało po prostu po przesunięciu manetki gazu. Drugi jest Rickardson. Nielsen idzie bardzo szeroko i proszę, prawie w taki sam identyczny sposób jak Tomek Golob, ale no, tym razem Hans się nie przewrócił. Tomasz musiał nieco przymknąć gaz, aby nie uderzyć w Duńczyka. No i później już miał wiele, wiele metrów straty. A więc po bardzo dobrym początku, po zwycięstwie Tomka Goloba, dwa starty i dwa razy zero punktów. Łącznie tylko trzy. Zaskakująca nieco tabela po 12 wyścigach. Rickardson i Knudsen bez straty punktu i zaledwie 6 oczek wielkiego Hansa Nielsena. Nadspodziewanie dobra postawa Grega Hancocka, który do tej pory zupełnie nie błyszczał w Grand Prix. Także Craig Boyce, brązowy medalista sprzed roku, przypomniał sobie, że można dobrze jeździć i zdobywać punkty. Okularnik wysoki Peter Carlson pokazuje, że nie na darmo jest bożyszczem na Wyspach Brytyjskich. Tomasz Golob z 3 punktami na 10 miejscu w tej chwili. Tyle samo punktów ma Billy Hamill i Andy Smith. Duża niespodzianka i minus to słaba postawa Gustafsona i wielkiego pechowca tego Grand Prix, Sama Ermolenki. 13 wyścig, Hans Nielsen na Państwa ekranach. Musi dać z siebie wszystko. A nawet jeszcze więcej można by powiedzieć, jako że 6 punktów w dorobku. Na razie właściwie niekoniecznie musi gwarantować udział w finale A. A Nielsen powiedział jedną rzecz przed tymi zawodami. Niekoniecznie muszę wygrać, ale chciałbym tu powiększyć moją przewagę punktową nad rywalami. Aby tak było, musi jednak, jak widać z przebiegu dotychczasowych zawodów, pojechać w finale A i zwyciężyć. Albowiem i Knudsen, który co prawda jest daleko klasyfikacji, ale przede wszystkim Tony Rickardson, jeżdżą dzisiaj bardzo dobrze. A Hans Nielsen chyba złapał się we własną pułapkę, wybierał przede wszystkim jazdę pod bandą na treningu. Tutaj próbował to także czynić. Okazuje się jednak, że na tak przygotowany tor jak w dniu dzisiejszym jest to zła taktyka. Po lewej ręce Hansa Greg Hancock, Amerykanin. 8 punktów, nadspodziewanie dobra postawa. I potem dwaj bracia Carlsonowie, w kasku białym Peter i w kasku żółtym Mikael Carlson. Peter 6 punktów, tyle samo co Hans Nielsen. Długo, bardzo długo trwają te przygotowania na starcie, ale i Hans wie, o jaką gra stawkę, a Carlsonowie zapewne uczynią wszystko, aby ułatwić drogę do finału swojemu rodakowi Rickardsonowi. Tym razem bardzo dobry start Nielsena. Drugi jest Hancock. Ale już za nim równiuteńko obok siebie bracia Carlsonowie. Po zewnętrznej Mikael, po wewnętrznej Peter. Peter, szybszy motocykl, lepsza dyspozycja, będzie atakował po wewnętrznej. I dłużej przytrzymał gaz. I chyba na tym łuku będzie przed Amerykaninem. Tak. Hans Nielsen na razie dość bezpiecznie z przodu. Ale powoli ten jego motocykl zaczyna tak stawiać nieco w poprzek toru na wyjściach z wirażu. Tego pierwszego łuku przede wszystkim. Ostatnie okrążenie. Blisko siebie jadą wszyscy. Stracił rytm jazdy Hancock. Peter Carlson coraz bliżej Hansa Nielsena, który znów robi ten błąd, odchodzi na zewnętrzną część toru. Jednak jest pierwszy, drugi Peter Carlson, trzeci Hancock. Prolongowane nadzieje wielkiego Hansa na udział w finale A. Ale musi jeszcze pojechać znakomicie w biegu 19. W 14 wyścigu dwaj niepokonani do tej pory. Tommy Knudsen, kask żółty przy bandzie. I Tony Rickardson, kask czerwony po wewnętrznej części toru. Obaj Anglicy, i Smith, i Havelock, powinni raczej statystować. Teoretycznie.
ale nigdy nie można wykluczyć jakiejś niespodzianki. Rickardson, słabsze dzisiaj starty, ale bardzo dobrze przygotowany do tego toru, dopasowany motocykl i bardzo szybka jazda na dystansie. Knudsen, dobre starty i także nieźle dopasowany silnik do parametrów toru. Słabszy start Knudsena, Rickardson bez problemów z przodu. Tak poszedł daleko, jakby chciał zablokować Knudsena, jakby spodziewał się, że to on właśnie tam będzie, a tymczasem Knudsen szybciuteńko, jak błyskawica, przemknął obok Haveloka. Ale tymczasem Havelok mu się błyskawicznie zrewanżował, bo Knudsen ten sam błąd popełnił. Znów jedzie gdzieś tam daleko, zbyt daleko, tam gdzie jest szalenie grząsko, gdzie ta warstwa nawierzchni zbronowanej przed zawodami, namoczonej, została odrzucona przez koło motocykli i gdzie praktycznie nie można z sukcesem atakować, co najwyżej można się przewrócić, czego doświadczyli już i sam Ermolenko, i Tomasz Golob, i omal nie doświadczył tego sam profesor Hans Nielsen. Olbrzymia przewaga Tony'ego Rickardsona. Drugi Andy Smith, trzeci Havelock, a czwarty już jakby pogodzony, choć może nie do końca, z tą porażką Tommy Knudsen. Jeszcze ostatni łuk, jeszcze spróbuje raz zaatakować Havelocka po zewnętrznej, ale wypycha Anglik Duńczyka, odkręca mocno gaz i on będzie trzeci bez punktu, Tommy Knudsen. Duża sensacja, duża niespodzianka, a Tony Rickardson, no właśnie, to są te gesty Tony'ego, bardzo popularnego tutaj w Szwecji, faworyta miejscowej publiczności. Czy wygra to Grand Prix? Popatrzmy ponownie na start w wykonaniu obu tych zawodników. Jakżeż słabiutki tym razem ze strony Knudsena. Po zewnętrznej ten zawodnik z piątym numerem startowym nie miał żadnych szans, a chociaż Rickardson miał kłopoty z opanowaniem tej piekielnie mocnej, szybkiej maszyny, dał sobie radę na pierwszym łuku i zwycięstwo dowiózł już do mety. Tomasz Golob, czwarte pole startowe w wyścigu 16. Dorobek Państwo widzą. Wspaniały początek Tomka. Później niestety przy startach z zewnętrznych pól gorsze osiągnięcia, wywrotka. Później zamknięte na pierwszym łuku przez wspaniałych rywali. Przypomnę, że jechał wtedy przecież z Nielsenem, Rickardsonem i Hamilem. I niestety 2-0 w kolejnych startach. Tylko 3 punkty. Do tej pory 10. lokata. A rywale wzbogacają się o kolejne oczka. Ale jeśli Tomasz Golob wystartuje tak jak przed chwilą w wyścigu 15 z czwartego pola, Billy Hamill powinien, może dowieść do mety zwycięstwo. Hamill wygrał w 15 wyścigu przed Gustafsonem, ale ma zaledwie Amerykanin 6 punktów. A Gustafson, cóż, ledwo 4. Wielki zawód. Mówię to raz jeszcze. Tymczasem tutaj Mark Loram w kasku czerwonym 6 punktów. Ermolenko, wielki, największy pechowiec tych zawodów, tylko 2 punkty. Craig Boyce, przebudzenie Australijczyka, także 6 punktów. No i 3 Tomka Goloba. Gaz żółty, lewa strona ekranu. Zbyt słaby start Tomka, niestety. Już jest ostatni, tam po zewnętrznej niewiele zrobi. Może gdyby przeszedł, o właśnie, tak jak teraz, do wewnętrznej. Wyprzedza Marka Lorama. Loram wypychany na zewnętrzną. Tomek uderza w niego. Obawiam się, że Tomasz Golob może być wykluczony. Ale jadą dalej, nie, w tej chwili właśnie Van den Boomen, sędzia holenderski, przerywa wyścig, leży Mark Loram. Nie widzieliśmy tutaj niestety z naszych stanowisk tego uderzenia o bandę. Nie wiem, czy Anglikowi stało się coś poważnego, czy też to tylko taki szok po uderzeniu. To właśnie Henny Van den Boomen w białej koszuli, sędzia holenderski. Różnymi opiniami się cieszy, raz sędziuje lepiej, raz gorzej. Podjechał przed chwilą do niego Craig Boyce. Chyba nic na szczęście Loramowi się nie stało. No ale jeśli będzie to oznaczało wykluczenie Tomka Goloba, no to trzeba będzie powiedzieć, iż jest to kolejny zły start Tomka w Grand Prix. Po tej wspaniałej postawie we Wrocławiu niestety coraz gorzej. Popatrzmy teraz na tę sytuację raz jeszcze. Tomek, widząc, że Anglik mija go po zewnętrznej, spróbował go przyblokować, ale niestety uderzył tylnym kołem w przednie maszyny Anglika. No i cóż, Van den Boomen decyzję podejmie, za chwilę będziemy znali, ale obawiam się niestety najgorszego. Decyzja sędziego holenderskiego jednak następująca. Wykluczony z zawodów z tego wyścigu Mark Loram. Przypomina mi się zderzenie z
sama Ermolenki z Hansem Nielsenem podczas finału Mistrzostw Świata w Pokli. Tam również obaj zawodnicy mieli do siebie olbrzymie pretensje. No zobaczymy. Powtórka wyścigu, Tomasz Golobka z żółty. Tym razem dużo lepszy start Tomka. I jest pierwszy. Podrzucił mu podpornie maszynę, znów tam się zakopał, ledwo opanował motocykl i już jest trzeci. Ale atakuje po wewnętrznej. No dobrze, tylko żeby nie powtórzyła się ta sytuacja. No teraz można powiedzieć, wina Tomka nie była zbyt duża, ale nie wiem, rozkłada oczywiście ręce Ermolenko, Tomasz Golob, no chyba sympatia publiczności już nie będzie po jego stronie. A czy sympatia sędziego również? Popatrzmy ponownie na tę sytuację. Widzi, co się dzieje Ermolenko. Próbuje odskoczyć, ale teraz zablokowało mu tylne koło. Rzuciło go w stronę Tomka. Tomka również podbiło. No i tutaj obaj zawodnicy mieli po prostu olbrzymie kłopoty na tym torze. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko nawierzchnia tego toru jest źle przygotowana. Że stan toru jest coraz gorszy. Ale widzę, że Tomek jest na torze. I będzie znowu wykluczenie zapewne sama Ermolenki. Chociaż w tej chwili zawodnicy, także Tomek, schodzą z toru. Poczekajmy na decyzję Van den Mumena. Obok Tomka Jacek. To jeszcze raz widok z kamery umieszczonej na kasku właśnie sama Ermolenki. Tomasz Golob przed chwilą zniknął z pola widzenia, bo strasznie zarzuciło go na pierwszym łuku. Jeszcze raz to powiem, źle jest przygotowany tor. Kolejny, na przemian. Zresztą to widać dokładnie z tej kamery. I teraz to zderzenie, jedno, drugie i sam Ermolenko ląduje na torze. Przygląda się Tomek razem z ojcem Władysławem Golobem, bo w parkingu jest monitor telewizyjny. Mogą to dokładnie wszystko prześledzić. Proszę, raz zarzuciło jednego, raz drugiego, zderzenie i na torze ląduje sam Ermolenko. Trzecia próba startu do wyścigu 16 bez Tomasza Goloba. Tylko Ermolenko i Boys. Lepszy start Ermolenki wywozi daleko na zewnętrzną Australijczyka, ale ten się nie daje. Chodzą równiutko w ten wiraż. Jak tak dalej pójdzie, to może jeden dojedzie w tym biegu do mety, bo widać, że strasznie z ogromną zaciętością walczą i Ermolenko i Boys. Proszę, jakie błędy techniczne Ermolenki, jak chciałby tutaj wygrać, jak chciałby do tych dwóch punktów ledwo, które ma na koncie, dołożyć trzy kolejne. Przecież taka olbrzymia szansa. Nieźle zaczynał Ermolenko, a potem przypomnę, upadki, defekt. I dwa punkciki na koncie wielkiego amerykańskiego zawodnika. Mówi się, że ten sezon to jakby początek przebrzmiewania, jeśli mogę tak powiedzieć, sławy Ermolenki. Teraz Boys też błąd na wyjściu z wirażu. Oczywiście bez historii. No teraz Ermolenko, myślałem, że się znów przewróci. Boys przed Ermolenką. Tak kończy się ten wyścig. Tomka Goloba sytuacja bardzo zła. Dawno już przewaga jednego zawodnika nad pozostałymi nie była tak duża jak Toniego Richardsona nad resztą. Hans Nielsen 9 punktów, Boys i Hancock oraz Tommy Knutsen. Bardzo ciekawa sytuacja. Tomasz Golob z 3 punktami na 12 w tej chwili pozycji. 12 pozycja to jest jeszcze, proszę Państwa, finał C, ale jeszcze w tym ostatnim wyścigu warto zdobyć parę punktów. I myślę, że Tomka będzie na to stać. Ostatni występ Tomka w serii podstawowej. Wydaje się, że przeciwnicy do pokonania nie pokazali dzisiaj nic wielkiego. Zdenerwowany Tomek w białym kasku, zaparowane okulary. Za chwilę będzie ponownie. Po jego lewej ręce w kasku niebieskim Havelock. Havelock zastąpił Josha Larsena. Havelock złożył odwołanie po tym, jak mając jednakową liczbę punktów z Tomim Knutsenem po Grand Prix Niemiec, został przesunięty do rezerwy. Trybunał FIMU odwoławczy, najwyższa władza sądownicza powiedziała, Havelock musi wystąpić. I jest. Tomek, znakomity start wreszcie. Żeby tylko go nie wyniosło za bardzo na zewnętrzną, żeby opanował ten silny motocykl. Jest pierwszy i żeby trzymał się krawężnika, tak sądzę, tymczasem Tomek znów szeroko.
a Henka Gustafsson tuż za nim. Trzeci Havelock. Nie liczy się zupełnie Mikael Karlsson. Tomek jedzie za szeroko ciągle, tak mi się wydaje, ale może po prostu silnik jest tak przygotowany, że nie da się na nim jechać tuż przy krawężniku. No tym razem odpukać dobry tor jazdy wybiera Tomek. Przyczepnie i dobrze pracuje jego maszyna. Zwiększył nieco przewagę nad Gustafssonem, ale to jest tor taki, że jeden błąd wystarczy, obym nie wykrakał. Jeszcze jedno okrążenie. Tomek Golob, ach, jak teraz szedł źle w ten wiraż. Ostatni łuk przed nim. Szeroko, szeroko, a Henka przy krawężniku, ale nie da rady, nie da rady. No wreszcie, na początek i na koniec zwycięstwa Tomka Goloba. 3 punkty, łącznie 6. To niewiele, ale może wystarczy na finał C. I z tego powinniśmy się cieszyć. Popatrzmy. Za chwilę zobaczymy w powtórce ten wreszcie dobry start Tomka Goloba. Kamera na kasku Havelocka i już przed nim jak błyskawica Tomek. Możemy obserwować, teraz wyniosło Tomka na zewnętrzną, ale tym razem opanował maszynę. Gustafsson chodzi na drugą pozycję, atakuje przy krawężniku, ale lepsze wyjście z łuku Tomka Goloba i tego prowadzenia nie oddał już na szczęście do końca. Trochę poprawiły nam się chyba. Wyścig 18. Hancock, Richardson, Loram. Żaden z nich chyba tutaj nie odpuści. Zwłaszcza Hancock w kasku białym. Ale Richardson już jest z przodu, chociaż objeżdża go w tej chwili. To sensacja po zewnętrznej Chris Lewis. Lewis pierwszy, Richardson przechodzi na zewnętrzną. Troszkę się tam kopie. Ale jest drugi. Hancock teraz sprytny atak po wewnętrznej. Ale maszyna Richardsona szybsza. Nie, jednak Hancock z przodu. Wreszcie Richardson znajduje pogromców. Czy tak będzie do końca? Chris Lewis. Czarny koń na pewno tego wyścigu, bo przecież jak do tej pory ledwie 5 punktów w dorobku. Hancock wie, że musi zdobyć te co najmniej 2 punkty, aby wystąpić w finale A. Richardson już właściwie nie musi się tak bardzo starać. Tyle tylko, że zapewne chciałby przed własną publicznością zachować miano niepokonanego, ale nie uda mu to się. Jeszcze pół okrążenia. Richardson już chyba spokojnie. Jeszcze jeden atak Hancocka, ale Chris Lewis przed Amerykaninem. Trzeci Richardson. Nie liczył się tym razem zupełnie Mark Loram. Ostatni wyścig serii podstawowej ma swoją wielką dramaturgię. Każdy z tych, którzy tutaj startują, może jeszcze wejść do finału A. I Wojs, i Knudsen, i Hamill, a nawet Peter Karlsson. Dotychczas Tony Richardson 13 punktów, Hans Nielsen i Greg Hancock po 11. I jak już z tego widać, zwycięzca tego wyścigu może mieć punktów 12. Tylko Hamill właściwie może walczyć jedynie o finał B. Knudsen czy Wojs? Biały Knudsen, żółty Wojs. Dobry start Knudsena tym razem. Zmieścił się przed wszystkimi, ale Wojs atakuje po zewnętrznej. Niestety znów się zakopał. A tymczasem Billy Hamill wyrzuca daleko Knudsena pod bandę. No chyba wyprzedzi go Hamill. Jednak nie, bardzo szybki motocykl Duńczyka. Drugi Hamill, trzeci Peter Karlsson. Czwarty Australijczyk Wojs. Zbliża się bardzo Hamill do Knudsena. Knudsen, mimo że wydaje się, iż to jego wyjścia z łuku są złe, utrzymuje przewagę nad Amerykaninem. Obu teraz postawiło, już natychmiast wykorzystuje tę sytuację Peter Karlsson. Wrzawa na trybunach. Peter Karlsson, jeździec z dziką kartą w tych zawodach. Reprezentant gospodarzy, miał jeździć Lars Gunnestad. Ale przecież Szwedzi są na tyle mocni we władzach Speedwaya, że postawili twarde weto i po raz kolejny władze Speedwaya się ugięły. Mówiłem już o tej farsie z wykluczeniem ze startu Josha Larsena, przesunięciem go na pozycję rezerwowego. No a tutaj Tommy Knudsen przed Peterem Karlssonem, trzeci Bill Hamill. No i za chwilę już wszystko będzie jasne po podliczeniu punktów, w którym finale wystąpi przede wszystkim nasz jedynak Tomasz Golob. I oto czołówka tych zawodów. Hans Nielsen,
jednak w finale. Greg Hancock po raz pierwszy, Tommy Knudsen po raz drugi. Tony Rickardson przed szansą zmniejszenia dystansu do prowadzącego, do Hansa Nielsena. Drugi finał Państwo widzą, aczkolwiek Ermolenko ma 7 punktów, tyle samo co Billy Hamill. Według moich wyliczeń Hamill ma też 7 punktów i to chyba on jednak będzie ósmym. Tomasz Golob na 12 pozycji, a więc będzie w finale C startował z czwartego pola startowego. Może nie najlepszego, a jego towarzyszenie doli to według mnie Ermolenko, Gustafsson i Loram. W takiej kolejności licząc od wewnętrznej części toru. No cóż, oby w tym finale C Tomasz Golob jednak powtórzył swój sukces z wyścigu ostatniego serii podstawowej, kiedy to wygrał. Finał C z udziałem Tomasza Goloba, tak jak mówiłem, w kasku żółtym. Obok niego Mark Loram w kasku białym, później kask niebieski to Henrik Gustafsson i w czerwonym jednak Billy Hamill. Jednak Billy Hamill, choć wydawało nam się, że tutaj powinien być sam Ermolenko, jako że jego pozycja w Grand Prix jest niższa niż Hamila. Ale jednak ustawienie tak, jak Państwo widzą na ekranach. Tomasz Golob, finał C. Stawka za zwycięstwo, 11 punktów Grand Prix. Dobry start Tomka, zdąży się założyć, zdążył. I teraz niech nie odkręca zbyt mocno. Och, te moje rady, nie mogę się przed nimi powstrzymać. Ale właśnie atak Billy Hamilla po wewnętrznej. Tomek znów wypchnięty na zewnętrzną, nabiera dużej szybkości. Jest przed Amerykaninem. I teraz powinien jednak zejść troszkę bliżej krawężnika chyba. No właśnie. I znów to samo. Na szczęście wreszcie teraz Tomek ściął do wewnętrznej przy wyjściu z tego łuku. I myślę, że już powinien tak dalej jechać. Nie atakować tam gdzieś daleko po zewnętrznej. Obejrzał się, gdzie są rywale. No a rywale są blisko. Tuż za nim jedzie Mark Loram. Gustafsson daleko z tyłu. Tomek dochodzi do Hamilla. No i pewnie będzie chciał walczyć z nim. Bardzo ładny atak po orbicie. Ale nie udało się. Ostatni łuk. Czyha na błąd Tomasza Mark Loram. Odchodzi daleko Tomek na zewnętrzną, ale chyba jednak będzie przed Anglikiem. Tak jest. No szkoda. Szkoda tego pierwszego miejsca, ale trzeba przyznać, że Bill Hamill miał dobrze przygotowany motocykl. Ładnie jechał. Jednak zdecydował się na jazdę po wewnętrznej. Popatrzmy na ten start. Dobry start w wykonaniu Tomasza Goloba. Bardzo ładna jazda. I później niestety zbyt dalekie znów odejście na zewnętrzną. Tutaj spróbował zaatakować Amerykanin. Tomek bardzo ładnie to skontrował. I tutaj z dużą szybkością wychodzi jako pierwszy. Kończy pierwsze okrążenie. A później niestety właśnie bliziutko przy krawężniku złapał przyczepność w czerwonym kasku Bill Hamill, chociaż go podrzuciło na tych wybojach. Tomek jak po sznurku po zewnętrznej, ale na wyjściu z łuku jednak okaże się, że zanim Tomek zdołał wyprostować motocykl, o właśnie tutaj w tej chwili już gdzieś z boku wyskoczył jak z katapulty Amerykanin. No i zostało drugie miejsce, 10 punktów w Grand Prix, dobre i to. W kasku żółtym Greg Hancock, w kasku białym Hans Nielsen, w kasku niebieskim Tommy Knudsen i w kasku czerwonym Tony Rickardson. Wybierali pola startowe w takiej kolejności, w jakiej podchodzili do taśmy według zdobytych punktów w serii podstawowej. Jeszcze pretensje Amerykanina, że łokieć Hansa Nielsena wystaje poza linię ograniczającą jego pole startowe. Długotrwały targi z Henny van den Bummenem, holenderskim sędzią. W końcu Amerykanin wymusił i Nielsen przesunął się o parę centymetrów w lewo. Uwaga! To Hans Nielsen! Świetny start Nielsena! Zdąży przed Rickardsonem! Zdążył! Podrzuciło mu maszynę. Wszyscy idą pełnym gazem, a tymczasem Tommy Knudsen!
I jeszcze Rickardson również wyprzedza drugiego Duńczyka. Hans schodzi do wewnętrznej. Tommy Knudsen, czyżby drugie z kolei zwycięstwo? No udowadnia na pewno tym Duńczyk, ale teraz drugi. Hans Nielsen, drugi Duńczyk, spada na czwartą pozycję po błędzie z wyjściu z wirażu. Jaka zacięta walka. Hans Nielsen jest dopiero czwarty. Trzeci jest Hancock. Prowadzi Knudsen, a Tony Rickardson naprawdę szaleje na torze. Jeszcze ma jedno okrążenie, aby dogonić Knudsena. Knudsen pokazuje, że jest wspaniałym zawodnikiem, że z całą pewnością należy mu się prawo startu w tych seriach Grand Prix, ale szkoda, że stało się to z taką podpórką ze strony najwyższych władz żużla, co słusznie wytknął Trybunał Odwoławczy. A więc Knudsen pierwszy przed Rickardsonem i Hancockiem. Hancockowi dopisujemy zatem punktów 17. Ma ich razem 48. Tyle co Tomasz Golob, ale Tomek ma gorszy numer startowy, a więc Tomasz Golob z 48 punktami będzie na 8 pozycji. Siódmy będzie Hancock, tyle samo punktów. Szósty Mark Loram, 49. Piąty Gustafsson, 50. Czwarty Billy Hamill, 52. Trzeci Chris Lewis, punktów 55. Tony Rickardson, 45 i 18, to 63 punkty. A Hans Nielsen, 53 i 16, to jest punktów 69. Zmniejszyła się przewaga Nielsena nad Rickardsonem. Tak kończy się Grand Prix Szwecji. Dla nas może nie najgorsze, choć początek był znakomity. Tomasz Golob na razie ósmy, o jeden punkt przed Ermolenką, który jest na pozycji dziewiątej. Z Linköping żegna Państwa Andrzej Mielczarek.